Dzień dobry, witajcie. Zachwyceni naturą. W pięknym miejscu, w pięknej scenerii kontynuujemy nasz czas piknikowy. Zapraszamy wszystkich. Jesteśmy dla Was. Zapraszamy na soki. O, dzisiaj w takiej konwencji ja. Wiesiu również, więc zielony, fajny soczek na nas czeka. A jesteśmy po to, żeby Wam powiedzieć, kto nas odwiedzi, kiedy i że będzie się tutaj dużo fajnych rzeczy działo. Ja pójdę sprawdzić, Wiesiu, czy jesteśmy na wizji. Dzień dobry. Uwaga na jabłko. Tak, w takiej pięknej scenerii ogrodowej chcieliśmy zapowiedzieć, że w czwartek wieczorem o godzinie 19 będzie koncert gongów mis tybetańskich, himalajskich. Coś wspaniałego, Wiesio nam tutaj zagra w czwartek o 19. Poza tym jeszcze jeden koncert będzie w sobotę o godzinie 17, czyli najbliższy czwartek o 19, a w sobotę o 17 będzie koncert misji gongów. Poza tym chcieliśmy jeszcze zapowiedzieć, że jest dobrze. Będzie bardzo fajne stoisko w sobotę po południu, tam gdzieś około godziny 15, służące temu, żeby można było na przykład uśmierzyć ból, żeby można było poruszyć w ogóle krążenie, spowodować wiele wspaniałych rzeczy w organizmie. I to jest związane z urządzeniem, które... To się nazywa Bemer. Które świetnie potrafi poprawić funkcjonowanie organizmu, jeżeli chodzi o dotlenienie, odżywienie organizmu, również lepszy sen, lepszą odporność, właśnie to, co powiedziałem o bólu. Też również wspomaga usunięcie sztywności mięśni, poprawia nastrój. Sen, odporność. Siłę, wytrzymałość. Tak. Także bardzo tutaj, no przy okazji oczywiście będzie można uzyskać bardzo wiele informacji. Poza tym pojawią się tutaj ludzie od Orgonitu. To jest coś takiego, co robią sami i będzie można tutaj w ogóle na ten temat porozmawiać. Ktoś, kto lubi kamienie, kto chce poznać tą wiedzę, jak to działa, wspomaga organizm, to również takie stoisko będzie. Kiedy? To od czwartku, od późnego popołudnia poprzez piątek, sobotę. No myślę, że do soboty będzie można kupić bezpośrednio z wytwórcami Orgonitów, można porozmawiać w czwartek i w sobotę, ale umówiłam się tutaj z nimi, że te Orgonity będą u nas od czwartku do soboty, będzie można do mnie przyjść i będą ulotki, ale już taka konkretniejsza wiedza plus wykład na ten temat w sobotę, żebyście wiedzieli, co to jest, jakie to ma znaczenie, jakie to ma działanie. No, a że jest piękne, no to już sami osobiście obejrzycie. Oprócz tego sprawdźcie. Będzie jeszcze stoisko związane z ziołami. Od kiedy będzie? Stoisko z ziołami będzie w sobotę i w niedzielę. To będą różne kremy, maści, mazidełka na komary, na usta, no, na nawilżenie, przeciwzapalne na skórę, na różne wypryski. No, wachlarz bardzo szeroki plus ręcznie robione mydła. Bardzo fajne, bo sami przetestowaliśmy, bo już od maja mam od tej pani właśnie takie kremy, które sami chcieliśmy sprawdzić, są bardzo fajne, więc zapraszamy, ponieważ znowu można się dowiedzieć, z czego zrobione, jak, na co mają działać. Dużo wiedzy i dużo ciekawych tematów, więc w sobotę i w niedzielę zapraszamy. Tak, zapraszamy oczywiście na nasze stoisko, gdzie można cały czas korzystać z dobroci natury, czyli soki, lody, dania, kokosy. Także program, tak jak słychać i mówimy tutaj, budujemy. Będzie dużo fajnych, ciekawych możliwości.
i zapraszamy Hanulin, ulica Kusocińskiego 47, 63 600 Kępno. Jest to ogród, na którym właśnie, z którego właśnie do Was nadajemy. Także serdecznie zapraszamy. Myślę, że jeszcze pojawi się post na ten temat, także będzie koncert, będzie wspomaganie krążenia, będą kamienie, organik, będą no po prostu zioła. Będą zioła, będą gongi. Właśnie, no, tak. To jest wszystko, wszystko właśnie się obraca wokół zdrowia, wokół jakiegoś wspomagania takiego naturalnego i bardzo fajnego spędzenia relaksacyjnego czasu. Tak. I oczywiście muzyka wśród tutaj zieleni, takiego fajnego zakątka, w którym możemy się poznać, porozmawiać, wymienić swoje doświadczenia i korzystać z tego wszystkiego, co natura oferuje, a warto przyjść, spróbować i poznać to menu i w ogóle co przynosi zmiana w życiu takiego sposobu jedzenia czy żywienia. No i serdecznie jeszcze raz zapraszamy. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Nasze zdrowie w naszych rękach, więc zapraszamy, żeby wspólnie na ten temat porozmawiać.